Mówiliśmy o odstępstwach z jednej strony, a z drugiej strony o niezwykłym działaniu ewangelizacyjnym i niezwykłym działaniu Ducha Świętego, którego jesteśmy świadkami, czego często nie jesteśmy świadomi. Kilka uwag odnośnie Ducha Świętego. Duch Święty jest osobą, jest podnaturalną obecnością Boga w naszym życiu, w świecie, w którym żyjemy. I Duch Święty ma różne zadania odnośnie osób, które nie należą do Boga i jego działanie jest inne wobec osób, które są własnością Bożego Syna. Dla tych, którzy nie wierzą, Duch Święty jest Bożym Ewangelistą. Dla tych, którzy nie wierzą, jest On Bożym Ewangelistą. Nie ma żadnej osoby, która doznała przemiany swojego życia, w której zostało zrodzone nowe życie, co by wydarzyło się bez działania i świadectwa i przekonania przez Ducha Świętego tej osoby. My możemy tylko przynieść słowa, złożyć słowa, które są świadectwem, ale tej zmiany dokonuje tylko Duch Święty. Nikt z nas nie ma takiej mocy. I On działa przez pieśni, wydarzenia, ludzi, kazania, na wiele sposobów, ale to tylko Duch Święty przekonuje o grzechu i doprowadza człowieka do pokuty. Jest Bożym Ewangelistą. Czyli Duch Święty w osobach, które Go nie znają, nie wierzą, przekonuje o straszliwej rzeczywistości, naturze grzechu. Przekonuje ich o sądzie, o potępieniu. I gdy osoba pozytywnie na to odpowiada, to następuje zmiana tej osoby, tej serca tej osoby. Dokonuje się to w nadzwyczajny sposób, ponadnaturalny sposób, przez działanie Ducha Świętego. Duch Święty zamieszkuje w tej osobie i zaczyna być ta osoba kimś innym. I w ten czas, gdy to się zadzieje, to zadanie Ducha Świętego się zmienia. W życiu wierzącego człowieka Duch Święty jest takim Bożym garcarzem, jest Bożym rzeźbiarzem. I wiecie, co On chce zrobić? Jak najbardziej wykształcić w tobie i we mnie podobieństwo do Jezusa. Kiedyś ktoś zobaczył, jak Michał Anioł stał przed wielką bryłą białego marmuru i rzeźbił, chciałby rzeźbić z tej bryły białego marmuru konia. I mówi, to strasznie trudne jest rzeźbienie konia z tak potężnego głazu. Mówi, nie, to jest bardzo proste, po prostu odbiję z tego głazu wszystko, co nie przypomina konia. I Duch Święty, jak jesteś już chrześcijaninem, bierze swoje dłuto, swojego słowa, moc swojego słowa i zaczyna odbijać w moim i twoim życiu to, co nie przypomina podobieństwa do Jezusa Chrystusa. Jest rzeźbiarzem. Jest jak garcarz, który kształtuje naczynie, żeby było jak najbardziej podobne do osoby Jezusa. Na tym polega rola i działanie Ducha Świętego w kimś, kto twierdzi o sobie, że jest Bożym dzieckiem. Czyli Jego zadaniem jest zmienianie mnie i Ciebie każdego dnia na to, żeby coraz bardziej zmieniali mnie na kogoś, kto jest coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa. Jest pewien problem, kiedy o tym mówię. Biblia daje nam również ostrzeżenia o Duchu Świętym. Efezjan 4,30 tekst mówi, że możemy, niestety to robimy, zasmucać Bożego Ducha Świętego. 1 Tesaloniczan 5,19 mówi, że możemy gasić Ducha Świętego. Jako chrześcijanie zasmucamy, gasimy Ducha Świętego i to zbyt często zdarza się to w moim i twoim życiu. Większość chrześcijan robi to przez większość swojego czasu. Zasmuca i gasi działanie Ducha Świętego w swoim życiu. Duch Święty przychodzi do naszego życia i chce uczynić z tego życia wspaniałą świątynię. A my wolimy, żeby to nasze życie było bardziej podobne do takiego domku letniskowego niż do świątyni. Duch Święty przychodzi, chce być Panem. My wolelibyśmy, żeby był gościem. Nie chcemy. Jest nam trudno się do tego przyznać, ale w naszej naturze jest to, że nie chcemy, aby rządził naszym życiem. Nie chcemy Go mieć na tronie. Dlatego Go zasmucamy. Dlatego Go gasimy. Nie pozwalamy, by tak do końca władał i miał ostateczne słowo w tym, co się dzieje w moim życiu. I z tego powodu większość chrześcijan, sorry, nie jest ludźmi, którzy są ludźmi, o których możemy powiedzieć z biblijnej perspektywy, że są ludźmi, którzy są wypełnieni i chodzą w Duchu Świętym.
Tak nauczał to Pismo. Rzymian 8:14 mówi, że mamy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Zauważyłeś, że Biblia nie mówi, że masz być prowadzony przez swoje sumienie? I moje sumienie? Wiesz dlaczego? Bo sumienie twoje i moje może nas oszukać, zwieść. Biblia nie mówi, że jako chrześcijanin masz być prowadzony przez swój umysł. Bo umysł ulega wpływom świata, w którym żyje. Może być również przez ten wpływ i ten świat oszukany. Ale wiesz co Biblia mówi? Że mam być prowadzony przez Ducha Świętego. To jedyny bezpieczny przewodnik. Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są synami Boga. Robią to, co chce Ojciec. Są podobni do Jezusa w tym, co robią, w tym, kim są. Po drugie, Biblia mówi, że my jako chrześcijanie mamy być pełni Ducha Świętego. Jeżeli jest taki nakaz, że mamy być pełni, to oznacza, że istnieje możliwość, że no, nie jestem pełny, tak? Mogę być tak pełny Ducha Świętego jako chrześcijanin, jak pełna jest beczka wody, która nie ma dna, albo ma dziurawe dno. Taki stan nie jest pełnią Ducha. Zasmucamy, gasimy Ducha, nie jesteśmy wypełnieni Duchem. To prowadzi do pytania, jak mogę być osobą, która jest wypełniana Duchem Bożym? Jak mogę być osobą, która chodzi w mocy tego Ducha? Pod wpływem tego Ducha? List do Efezjan mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie, jak jest napisane, napełniającymi się Duchem Świętym. Popatrzcie, jakie dziwne sprzężenie. Z jednej strony gościu, który jest pod wpływem Spirytu, tylko że nie Świętego, tak? A z drugiej strony mówi, że masz być pod takim samym wpływem Ducha, ale tym razem Świętego. Człowiek, który jest pod wpływem alkoholu, myśli, działa, wybiera, widzi, ogląda, reaguje pod wpływem Ducha tego Spirytuszu, który jest w nim, tak? I Paweł mówi, a ty nie tak. Nie upijajcie się winem, ale ty masz być pod takim wpływem, pod taką kontrolą Ducha Świętego. To znaczy, że On chce mieć mnie w totalnej kontroli. W totalnej kontroli. Moich reakcji, myśli. Wszystkiego. Powstało pytanie, jak mogę żyć takim życiem. Trzy ważne rzeczy, zanim o tym powiem. Nie mogę być osobą napełnioną Duchem Świętym, zanim nie otrzymam Ducha Świętego. Nie mogę być osobą napełnioną Duchem Świętym, gdy w ogóle nie otrzymałem. A jak otrzymujemy Ducha Bożego? Dzieje apostolskie 2:38 dość jasno o tym mówi. Ludzie słuchają zwiastującego apostola, pytają, co mamy czynić. On mówi, pokutujcie, dajcie się ochrzcić i otrzymacie dar Ducha Świętego. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to słowo, które zacytowane, mówi o tym, w jaki sposób możesz się stać. Pokutować, wierzyć w Ewangelię, dać się ochrzcić i otrzymasz dar Ducha Świętego. I w momencie pokuty, nawrócenia, jako człowiek otrzymujesz całego Ducha Świętego. To ważne. Bo są tacy, którzy mówią, że musimy tego Ducha Świętego otrzymywać, jakby dostajemy w jakiejś małej ilości, a potem twoim moim zadaniem i działaniem jest to, żeby mieć tego Ducha coraz więcej, więcej i więcej. Chcę powiedzieć, że w momencie, gdy Jezus rodzi ci do swojego królestwa przez swojego Ducha Świętego, to otrzymujesz całego Ducha Świętego. Nie otrzymujesz jednej trzeciej, jednej piątej. Otrzymujesz całego Ducha Świętego. Wiesz, na czym to polega? To nie polega na tym, żebyś ty miał więcej Ducha Świętego. Wiesz, na czym to polega? Żeby Duch Święty miał więcej ciebie. To nie polega na tym, żeby miał coraz więcej Ducha Świętego. To nie twój problem. Został dany. Problem polega na tym, żeby ten Duch Święty, który jest mi dany, miał wstęp do każdej dziedziny mojego życia, do każdej sfery mojego życia. Żeby On coraz pełniej i więcej mnie posiadał. To o to chodzi. Czyli nie chodzi o posiadanie więcej jakiejś ilości, porcji Ducha Świętego, ale pozwolenie na to, żeby Duch Święty był w coraz większym stopniu właścicielem mnie i tego wszystkiego, co się na mnie składa.
Pierwszym krokiem do bycia taką osobą jest przyjęcie Bożego Ducha. A drugim krokiem, jak już powiedziałem, jest wypełnianie różnych sfer w moim życiu. Poddawanie tych różnych sfer pod Jego działanie, pod Jego wpływ, pod Jego kontrolę. Może się to stać w tym momencie, gdy się nawraca. Rzadko tak się dzieje. Zwykle to jest proces, w którym Pan Bóg powoli, nie z powodu tego, że On nie ma do tego mocy, ale z powodu naszego uporu i twardości, powoli różne sfery zaczyna Ci pokazywać, że nie są poddane Jego kontroli. I że chce w nie wejść. I to jest proces. W większości przychodzimy do Jezusa z pychą, ukrytymi grzechami. Przychodzili do Niego, ale pewne rzeczy rezerwujemy dla siebie i zasmucamy Go. Gasimy. On jest, ale jest zasmucony. Ale gdy zaczynasz studiować Słowo, gdy poznajesz Boga poprzez modlitwę, gdy poznajesz Boga coraz bardziej, przez to, że różne rzeczy, takie nawet, które bolą, zaczynają się dziać w Twoim życiu, gdy doznajesz kryzysu, Bóg używa tych kryzysów jako klucza do kolejnych stref w moim i Twoim życiu, żeby je sobie poddać. Napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowym wydarzeniem. Mogę być poddany Duchowi Świętemu, mogę chodzić w tym Duchu, mogę za 5 minut zacząć myśleć, podejmować takie decyzje, które sprawią, że Duch Święty będzie zasmucony. I chociaż jest, to nie jestem kontrolowany przez Jego wpływ, przez Jego działanie. I zaczynam działać za pomocą swojej siły, swojej energii. Co jest szansą, co jest jedyną szansą, bycie blisko źródła, blisko Jezusa. I to jest walka, to jest codzienna walka. Wychodzić w pełni, wychodzić w Słowie, wychodzić w modlitwie. Jak się nie dzieje, chodzę w czymś, co Biblia nazywa chodzeniem w ciele. Żyję według tego światowego sposobu myślenia, wybierania, działania, a nie wedle Ducha Świętego. Jestem pod spirytem, pod Duchem, tylko nie świętym. Duchem tego świata. Jego wartości. Jego priorytetów. Nie jest to sprawa jednego zwycięstwa. Jednej modlitwy. Nie ma jednego szczególnego znaku, który by poświadczał, że chodzisz w Duchu Bożym. To straszne i smutne, jak się czasami chrześcijanie licytują. Przez pokazywanie różnych darów, którymi obdarzył ich Bóg, że są często bardziej napełnieni Duchem. Wiesz, dary to nie są medale, którymi masz się obwiesić, jak rosyjski generał. Ale to są narzędzia, nie dla Ciebie, które zostały Ci dane, żebyś nimi służył. Po to one są. Jakbyś zaczął traktować te dary, że to jest coś takiego jak młotek, jak pług. Jeszcze nie widziałem nikogo, kto by z młotkiem, pługiem jeszcze z czymś innym chodził, się obnosił. A ludzie mają dary, się obnoszą, bo nie rozumieją, po co mi zostały dane. One nie zostały dane dla Ciebie. One zostały dane dla tych, wśród których jesteś. Nie zostały dane dla Ciebie. O stanie pełni Ducha nie rozstrzygają dary, jakie posiada dana osoba. Owoc Ducha. I mamy listy, które opisują, co się składa na ten owoc. Pokaż mi osobę, która potrafi kontrolować to, co mówię, a pokażę Ci osobę, która jest napełniona i kontrolowana przez Bożego Ducha. Dowodem pełności Ducha jest owoc Ducha. Wiesz, gdzie ten owoc się najmocniej przejawił? W Jezusie, który był na krzyżu. Nie myślimy w tych kategoriach o pełni Ducha Świętego. Ale to był ten moment.
otrzymaliśmy Ducha Świętego. Duch Święty chce się przejawiać w naszym życiu. My mamy spolegać, być uzależnionymi od działania tego Ducha każdego dnia. W Starym Testamencie często znajdujemy takie sytuacje, że gdy Bóg miał przez jakiegoś człowieka wykonać jakieś zadanie, postępował na tych ludzi szczególnie, w danym momencie Duch Święty szczególne takie uzdolnienia od Pana Boga do wykonania danego dzieła. Gdy Samson miał stanąć do walki, napełnił go Duch Pana. Dawid pisał psalmy. Był napełniony Duchem Świętym. Następował na niego Duch Pana. To konieczne. Jeżeli mam skutecznie działać dla Bożego Królestwa, jeżeli On ma mnie skutecznie używać, to mogę zrobić to tylko w jednej mocy. Jego mocy. Mocy Ducha Świętego. Tylko takie działanie zostawia trwały ślad. I tylko takie działanie ma znaczenie dla wieczności. Mam służyć Bogu w Jego mocy. Mocy Ducha Świętego. Już wiemy, że możemy Go zasmucać. Możemy Go gasić. Wiesz, gasić to tak dla mnie takie słowo, takie bardzo delikatne w kontekście ognia, nie? Jak się pali tak delikatny płomień świecy, lekki podmuch i to już gaśnie, nie? To jest delikatne. Duch Święty jest bardzo delikatny. Bardzo delikatny. Tysiąc rok. Człowiek postanawia wyjechać ze wschodniej Europy do Stanów Zjednoczonych. Sprzedaje wszystko, co ma, kupuje bilet, wsiada na okręt, spędza na nim ponad 2 tygodnie swojego życia w tej podróży. I za każdym razem, gdy jest czas śniadania, obiadu, kolacji, ten człowiek przez szybę ogląda, jak ludzie w tym wielkim, pięknym salonie jedzą śniadanie, obiad, kolację. On za resztkę pieniędzy, która mu została po nabyciu tego biletu, kupił jeszcze sobie sporo cebuli i worek sucharów. Mijały kolejne dni podróży, a on chodził, żywiąc się z sucharami i cebulą. Już był ostatni dzień podróży, już mieli dobić do tego amerykańskiego brzegu. I ktoś zobaczył, jak on wyjmuje suchary i je tą cebulę. Mówi do niego, to pan nie wystarczyło to śniadanie, które było? Mówi, pan nie rozumie. Ja miałem tylko wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zapłacić za bilet. Ja już nie miałem pieniędzy na to, żebym zapłacił za to zaprowiantowanie. I ten człowiek, który słyszał, nie mógł w to uwierzyć. To pan nie wiedział, że cenie biletu było również liczone jedzenie? Suchary i cebula. Przez 2 tygodnie, 3 razy dzień. Niestety tak samo wygląda życie wielu chrześcijan. Tak wiele tracimy. Tak wiele tracimy. Gdy nie ma w naszym życiu realnej obecności kontroli Ducha Świętego. Są suchary i cebula. Wszystko zapłacone. Wszystko darowane. Kiedy dziękowałeś Jezusowi, że posłał Pocieszyciela? Żeby był z Tobą i ze mną każdego dnia. To Duch Święty. Albo Jego życie, albo Jego pełnia, albo suchary i cebula. Wszystko zapłacone. Wszystko darowane. Ja czy wiem o tym? Czy żyję w tej rzeczywistości? Pomyśl o tym poważnie. Dokonaj ważnych i właściwych wyborów. Duch Święty napełnia. Tak jak napełnia woda. Wiesz, gdzie woda w największej ilości zawsze bywa? Tam, gdzie jest najniżej. Może trzeba trochę ująć kolana, głowę, kark. Myślenie o sobie.
przyjdzie Jego obecność. Panie, dziękuję Ci za tę chwilę, za Twoje słowo, za Ducha Świętego, za Jego działanie, za Jego wpływ. Dziękuję Ci za to, że był taki moment, kiedy również Twój Duch Święty przekonał mnie o grzechu, Panie. Przepraszam za chwile, w których gaszę działanie Ducha, którego zasmucam. Dziękuję Ci za Jego łagodność, za Jego cierpliwość, za Jego gotowość do tego, żeby ciągle działać. Panie, spraw, by Twoje słowo i Twój Duch nas zmieniały. Tak naprawdę. Dla Ciebie. Bo zostało mi wiele czasu.